W ramach zajęć z podstaw dziennikarstwa odwiedziliśmy studio telewizji Gawex. Mieliśmy możliwość poznać od kuchni zawód dziennikarza oraz choć na chwilę wcielić się w ich rolę. Wizyta w studio była bardzo wartościowym doświadczeniem, bo mogliśmy poznać pracę dziennikarską od środka i jak właściwie są produkowane programy typu właśnie Echa Dnia czy jakieś wywiady, które są przeprowadzane właśnie w telewizji Gawex. I naprawdę bardzo mi się podobało. W trakcie wizyty podzieliliśmy się na grupy. Jedni mogli przeprowadzić wywiad, inni zaś zdać relację z naszej wycieczki przed kamerą. Bardzo ciekawe doświadczenie. Pozwiedzaliśmy dużo różnych pomieszczeń, nauczyliśmy się ciekawych rzeczy, poznaliśmy. Przed nami jeszcze trochę takiej pracy dziennikarskiej, ale jak najbardziej jestem zadowolony. W toku prac nasi koledzy zostali zapytani o to, czy swoją przyszłość wiążą z tym zawodem. Nie zastanawiałam się nad tym jeszcze, ale właściwie czemu nie? No, jestem teraz na profilu humanistycznym i jako dodatkowy przedmiot wybrałam właśnie podstawę dziennikarstwa, więc może jeśli spodoba mi się naprawdę ten przedmiot, chociaż na razie jest już naprawdę okej, to może pomyślę nad tym. Najbardziej chciałam zostać komentatorem sportowym, ewentualnie dziennikarzem sportowym. Lubię sport, wszystkie dyscypliny, a szczególnie jak oglądam mecze, to imponuje mi komentowanie przez Dariusza Szpakowskiego i przez innych polskich komentatorów, Mateusza Borka, Tomasza Hajto. Ich wypowiedzi są takie interesujące. Myślę, że mógłbym się sprawdzić w tym i z chęcią bym wykonywał ten zawód. Dało nam to unikalną możliwość doświadczenia pracy, o której dotychczas uczyliśmy się na lekcjach. W studiu byliśmy odpowiedzialni za pisanie tak jakby newsa, tego samego, czyli ogólnie jak on to wygląda, co będzie mówił pani za kamerą będzie mówiła, czy ogólnie taki sam tekst w sobie. Wizyta ta była bardzo owocna i jej wynikiem było powstanie tego reportażu. Sprawiło nam to dużo przyjemności i było ciekawą odskocznią od zajęć teoretycznych.